Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidor.pl, a was chciałbym zaprosić już na ostatnią sesję Zagrajmy w Ratchet & Clank A Crack in Time. I moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie gierkę już kończyć. I dlaczego akurat w tym momencie pokazałem, że zdobywam ostatniego Zoniego? To jest dlatego, że mam taki kaprys i już. Serio, nie mam innego jakiegoś powodu, tak szczerze. Tak więc teraz pozwólcie, że wydostaniemy się stąd i skończymy sobie, polecimy na następną planetę, żeby już, kurde, dostać się do wielkiego finału, bo czemu by nie? Tak więc zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że finał będzie bezbolesny, tak przynajmniej mi się wydaje, ale co ma być, to będzie, no zobaczymy. Ostatnio troszeczkę miałem lekkich problemów, nie będę tego ukrywał. Więc teraz tak, kierujemy się w tę otóż stronę, czyli do głowy doktora Nefariusa, ponieważ tam będziemy się z nim za niedługo widzieć. Aha, czyli jeszcze jednego Zoni musimy uratować. No to skoro trzeba jeszcze jednego Zoniego uratować, no to lecimy sobie w sumie... A nie, tutaj nawet nie polecimy. Bo tu byliśmy. No dobra, no to gdzie możemy jeszcze polecieć? Musi być jeszcze jakaś planeta, gdzie będziemy musieli jakiegoś Zoni uratować. No na przykład tutaj. Okej, musimy tutaj unicestwić 40 przeciwników. No dobra, no to będzie bułka z masłem, tak przynajmniej mi się wydaje. Moi drodzy, patrzcie, ile nam już ich zostało. Zostało nam już tylko tych dwóch. No w sumie teraz jeden. Aha, czyli to nie był Zoni. Myślałem, że Zoniego tutaj uratujemy. Ej, ale zostałem oszukany. O Boże. Ej, ja tak się nie bawię. To chamskie było w tym momencie. No to moi drodzy, wracamy do Cortos Sector, ponieważ tam prawdopodobnie żeśmy ominęli jakiś Zoni. Więc zobaczymy, gdzie tutaj będziemy mieli następnego Zoni do uratowania. A na pewno gdzieś będzie, bo ja kurde omijałem te małe planety, więc trzeba będzie zobaczyć co i jak i gdzie. No, proszę bardzo, proszę państwa. Dobra, gdzie on będzie? A tu się on gdzieś kręci. To chyba łatwa jeszcze lokacja będzie. Tak mi się wydaje. No, kurde, bułka z masłem. Dobra, to będziemy mogli wracać i kurde już robić to dalszą część fabuły. Wypad z baru, nara. Nara. No i lecimy stąd. Jakiś upgrade dostaliśmy przy okazji. I teraz szukamy miejsca, gdzie mamy dolecieć. Dara Nefarius, pokazuj swoją wielką głowę. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, kurde, frajerze. Tym razem wpuść mnie, proszę, bo zrobiłem wszystko, co bardzo chciałeś. Czy mogę się dostać dalej? O, elegancko. Dobra, możemy robić dalej fabułę. Nice. Thank you.
asteroid inside the main perimeter. Come meet me as soon as you can. I have triangulated Captain Quark's position. Syncing to your nav unit now. No to żeśmy sobie kurde wylądowali. Jesteśmy na Outer Perimeter. Perimeter chyba. Tak to się mówi. I powiem wam szczerze, że naprawdę kurde tutaj lokacja wygląda całkiem interesująco. I kurde wycisz ten telefon ze strony, bo za dużo powiadomień dostaję. Ja pierdzielę. Bo ja nie chcę później kurde gadania, że nie przygotowałem się, bo kurde telefon mi tam w tle kurde cały czas jakieś powiadomienia daje. Kochani, czuć, że to już jest wielki finał tej serii. No bo nie ukrywajmy, ale jesteśmy już w takiej lokacji, która zwiastuje wielki koniec. Tak więc no teraz kurde zaciskamy zwieracze i dzisiaj kurde siedzimy i kończymy Ratchet & Clank Cracking Time. I o kurde, żeśmy znowu dostali. Kolejna teczuszka? Nie, na razie podziękuję. Mamy 11 na 21 ich zebranych, co jest dosyć fajnym wynikiem, bo nie ukrywam, to trochę pokazuje, że prawie wszystko zdobyliśmy, jeżeli chodzi o te teczuszki. No wiadomo, złote śrubki to pozostawiają wiele do życzenia. Aczkolwiek może kiedyś zrobimy sobie tę gierkę na 100%, ale wiadomo, już nie odcinkowo, tylko na jakimś live streamie. Nie obiecuję, ale jest to dosyć bardzo prawdopodobne, bo będę chciał kiedyś wystuprocentować chyba każdego Ratcheta. Chyba. Z podkreśleniem na chyba. Okej, więc teraz musimy wziąć Omni Soaker, nabrać sobie troszeczkę wody i ugasić ten pieprzony pożar, który jest tutaj. Znaczy dobra, może nie pożar, ale te nagrzane platformy, jak sami zresztą widzicie. Jebane ślimaki, kurde. Nikt mi nie powie, że to jest zupełnie co innego, jak to są kurde ślimaki zasrane. Aha, i teraz co? Okej, czyli żeby dostać się dalej, to pewnie będziemy musieli hoverbootsami się gdzieś dostać, prawda? No prawda, bo tutaj są te trampoliny. A więc dobra, co tutaj trzeba zrobić? Co tutaj musimy uczynić, proszę państwa? Co tutaj musimy uczynić? Bo ja nie rozumiem. No dalej nic tutaj nie kumam. Ale okej, dobra, jeszcze raz, runda druga najwyżej będzie. Ach, coś mi kurde, coś mnie przez chwilę, jak widzieliście, w oku zadrapało. Nie jest dobrze, jest tragicznie. A, dobra, już widzę, co musimy zrobić. Nie zauważyłem tego, że trzeba będzie Omni Soaker znowu użyć. Wypierdalajcie, kurwa, ode mnie, Jezus Maria. A, czyli mam już napełnione. To ciekawe. O, udało się. Elegancko. O ty kurde! Ty patrzcie, on próbuje nam uciec. Nie, 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 kolego, nie ma takiego bicia. No! Kurde, już mu się chciało na żarty, kurde, zbierać. Ty Zoni, nie bądź taki prankster, bo kurde głupich przy tobie zabraknie. No, ogólnie to miałem dzisiaj sobie już plany na dzisiejszy dzionek. Nie miałem dzisiaj nagrywać ostatniej sesji z Ratcheta, tylko się spotkać z kumplem. Ale okazuje się, że niestety kumpel nie mógł wpaść, ponieważ musiał jakoś sobie odpocząć po całym tygodniu w robocie. Więc no niestety, chcąc nie chcąc, ale ja tutaj przychodzę jako taki dobry kumpel, który robi dla was dalej serię z Ratcheta i kończy tą serię z Ratcheta i w ogóle zaczyna inne serie przy okazji na kanale.
ponieważ no wypadałoby ruszyć z Harrym Potterem, który powinien lecieć w sumie z Ratchetem, a na razie to się stricte na Ratchetie skupiłem i zaniedbałem serię, która powinna lecieć teraz z Ratchetem, więc ja. No i elegancko. Jezu, co to są za odgłosy tutaj? Jakiś podmuch wiatru czy co? Ej, ale ja swingshota używałem, wciskałem przed chwilą kółko, o co tutaj chodzi? No teraz się raptem kurde chce złapać. Nie rozumiem tego, kompletnie. Szczerze, to czasami jest takie dziwne, że wciskasz kółko, a Ratchet nie zawsze reaguje. Może ja za słabo wciskam te kółko? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. O, jest i Quark. Siema. Sidekick. Some people just don't take online to work seriously. Hey, I'm not the one sitting on the sidelines while everyone else marches into certain death. Sit on the sidelines? And let this baby go to waste? It's one of those cool smoke bombs the spies use. You know, for making quick and fancy getaways. Oh, forget it. Here, it's my most ingenious foolproof plan yet. The nefarious space station. An impenetrable fortress fraught with danger and... windows. Using my feminine wiles, I was able to convince the custodial staff to temporarily reroute the south wing trash chute. This will be our point of entry. With the motion sensors deactivated, we should have smooth sailing into the south wing. Harnessing 8 years of high school theater workshops, I will remain undercover as the lovely Shannon. My objective will be to escort you here. Whoops. That's a vacation picture from the Maktar Resort Single Mingle. Don't know how that got in there. I'll escort you here to a conveniently exposed thermal exhaust port. We will then endure rigorous calisthenics until we have lost enough body fat to squeeze through the port. Maybe I should handle this part of the mission. Sure, that sounds quicker. Now, that port leads directly to Nefarious's personal quarters. Using the gigamorphic holoray, you'll be able to scan him and create a holographic disguise for Ratchet. With the disguise engaged, we should be able to breeze past the guards and infiltrate mission control, where we'll use the main security terminal to atomize every docked ship in the fleet. With Nefarious trapped like a rat and the clock safe, we can contact galactic authorities so that I may bask in the awesome glow of their admiration. All right, I have to ask, what's with the nurse's outfit? Ingenious, isn't it? It's part of an elaborate deception plan. It mostly involves a lot of hip swinging and puppy dog eyes. Well, white's certainly your color. Oh, thanks. I always fancied myself a winter. Here we are. The final showdown between good and evil. No dobra, no to tak więc, tak jak tutaj Quark przedstawiał, teraz on przebrał się za pielęgniarkę i musimy jakkolwiek tutaj odtrącić uwagę doktora Nefariusa, Lorenza oraz tych wszystkich tam, co są za tymi drzwiami. Potem zostaniemy trafieni laserem, który spowoduje, że Ratchet będzie mógł zmienić się w doktora Nefariusa i w pewien sposób dostać się do głównego panelu kontrolnego. No i sami wiecie, co potem będzie, no. Potem, kurde, zobaczycie zresztą, co się wydarzy. Biedny Quark, kurde. Ratchet, did you hear that? I did it! Haha! Technology! I just made you my... That one was a little too close. The troopers will be here any moment. We need to keep moving.
Dobra, przechodzimy tam, przechodzimy tam. Musimy tam przejść. Tak jest, dokładnie tak. The maintenance sector is crawling with nefarious goons. This might call for a little finesse. Watch and learn. Hello there. I'm Nurse Shannon. This is Dr. Archibald von Fuzzypants and his robotic intern, Gundolf Metalsprocket. Dr. Nefarious is expecting us. You are not authorized. Prepare to die, Nurse Shannon. How do they not fall for that? What gives? To nieźle, Quark. Kurwa, to nieźle, Quark. Nie żeby coś. Chciałeś zrobić ten, prowokację, ale coś ci nie pykło z tą prowokacją. No ale co się można po tobie spodziewać, ty troglodyto jeden. W kostiumie, kurde, pielęgniarki. Chciałeś, kurde, zrobić pranka, no to coś ci nie wyszedł ten prank, no. Ewidentnie musisz się douczyć w szkole Marcina Dubiela albo ewentualnie Chestera z Cheetosów. Ja pierdziele, kurde, ty żeś, Quark, jak zwykle musiał takiego syfu narobić, no wstydziłbyś się, no. Wstydziłbyś się. A już też, kurde, z HP niedobrze stoję, bo, kurde, zaczęli atakować z różnych stron. Serio? Naprawdę? Czy to się naprawdę nie może obejść bez tego śmiecia? Czy za każdym razem ten śmieć musi, kurwa, tutaj być, ten z działkiem? No najwidoczniej, kurde, na te pytania nie dostanę odpowiedzi. A szkoda. Bo ja widzę, że tutaj, kurde, cfele muszą za każdym razem działać w grupkach, ponieważ sami sobie nie dadzą rody. Nie dadzą rady. No ale jak to, kurde, mawiał Sebastian, nie ma co dyskutować z debilami, dlatego że oni mają przewagę liczebną. No i cóż, pozdrawiam cię tutaj, Seba, jeżeli będziesz to oglądał. Bo autentycznie te roboty to są debile i mają przewagę liczebną, dlatego że no to są, kurwa, idioci. No ale może się nam uda, kurde, zrobić jakiś dym fajny. No kurwa, znowu następny? No i następny, kurde, no i pochuj. Czy to już są wszyscy? Ja pierdzielę, no. Dajcie sobie już spokój. Aj, Jesus Christ, ja pierdzielę, no, jak nie te, to te przylatują tu. O, następne, kurwa, zbiorowisko małych pierdolców. Ja pierdzielę, Jezus Maria, co tutaj się odpierdziela? Do uja wafla. Zobaczymy, co to jest ten Magnet Launcher. The Magnet Launcher is ideal for incapacitating large enemies on the battlefield.
Just fire a magnet at an enemy. The ionized orbs will imprison the poor goon in a deadly web of electricity, giving you a supreme tactical advantage. Now you can blow him up or make your escape. The Magnet Launcher, available only at Grumblenet. Ej, dobra ta nowa broń. Dobra ta nowa broń, kurde. Ale będę ich teraz wszystkich dojeżdżał. O kurde. Haha. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Dawajcie mi nanotek. Nanotek, nanotek, nanotek. Kurde, ale tu rozpierducha jest. No. Czy ja to kiedyś przeżyję? Na te pytania jeszcze nie znam odpowiedzi. Ale podejrzewam, że nie. Jeden frajer zginął, kurde. Dobra, drugi padł też. Ci ciężcy, ty... Jest, przeżyliśmy to, przeżyliśmy, kurwa, to. Udało się, udało się. A myślałem, że se nie dam rady, kurde. No teraz będzie na pewno ciężko, bo my, kurwa, nie mamy całego HP. Ale jakoś sobie damy radę. Może jakiś nanotek tutaj będzie, miejmy nadzieję. Jest, jest, jest nanotek, jest nanotek. Woo! Ale żem se wjebał w te skrzynki. Znaczy chciałem powiedzieć, ale żem się wjebał, ale nie, a nie, ale żem se wjebał. Bo to bardzo dziwnie zabrzmiało, nie będę tego ukrywał. Matko bosko, ale rozpierducha. No i w końcu oczywiście po raz kolejny trzeba było zginąć, bo czemu by nie. Ale przynajmniej od checkpointa zaczynamy i mamy full HP, więc tyle dobrze. I full ammo, prawie. Dobra, zobaczmy jak teraz to będzie wyglądać. Tutaj troszeczkę ich jest wybitych. I tak, tam na samym końcu zostali frajerzy. No to z rakietki pociśniemy, towarzystwo. To tylko kwestia czasu, aż się odpalą. Dobra. Padli oboje. Elegancko, o to chodziło. Właśnie oni mieli paść, zanim się odpalą, bo ja wiem, że oni by, kurde, jakby się teraz odpalili, no to byłaby lipa, dlatego że wiadomo, oni mają te działko swoje. I troszeczkę HP bym stracił. A tak to przy okazji teraz mamy tylko tych tutaj frajerów. Nieudaczników życiowych. Dobra, kłarki, dawaj. Jeszcze nie? A, jeszcze tych dwóch tutaj, tak? Dobra, teraz kłarki, możesz iść. Kłarki. Śmieszne zdrobnienie, nie będę tego ukrywał. Matko bosko, znowu? No ile? Ile jeszcze? Powiem wam szczerze, to towarzystwo mnie zdenerwowało i to naprawdę doszczętnie mnie zdenerwowało. Więc dlatego wróciłem do góry, naładować sobie amunicję na full i przy okazji nanotek na full.
Jedziemy z koksem, kurde, nie ma to tamto, ja się nie mam zamiaru poddawać, kurde, bo jakaś banda śmieci będzie chciała mnie usadzić w miejscu. Skończyło się, kurwa, śmieszkowanie. O, upgrade przynajmniej kolejny mamy. Świetnie. Dobra, nanotech jest uzupełniony. Teraz tylko te śmietniki zostały. Ah, chyba wszyscy wybici już. Your part of the mission. Up into the vent and head for Nefarious's office. We'll cover you. Computer, take dictation. Go ahead, Doctor. Things to do once the clock is under my control. Number one, double-cross remaining Valkyries and retire Lord Vorsalon. Number two, re-establish vendetta against organic life forms. And number three, Iron Socks. Hologuy is complete. I'm returning to the rendezvous point. Must have forgot to tune the autoscaler. Ah, well, close enough. Try your vocal modulator. Test. One, two. It works! Now, let's finish this and go home. Gramy, kurde, teraz jako, kurwa, Nefarious, nie? O ja pierdziule. Poczekajcie chwilę, ja szybko do kibla pójdę się załatwić.